Dzień dobry, witam się z Wami. Dziś tematem przewodnim, głównym, najgłówniejszym, powodem, dla którego przed Wami siedzę, jest ta oto bluzeczka. Bluzeczka będąca dwoma prostokątami, wykonanymi z włóczki, dwa motki Paradise, jeden motek na przód, drugi motek na tył i jeden motek 50-gramowy włóczki lino, czyli 100% lnu. Tutaj mam akurat w innym kolorze, ale to jest tutaj wykorzystane na zakończenie bluzeczki i na taki mini rękawek, taki ściągacz, trzy prawe, jedno lewe na ramiona. To jest po filmie, mam nadzieję, będziecie potrafiły, będziecie wiedziały, jak wykonać taką bluzeczkę. Jest ona bardzo łatwa, jest, cóż może być bardziej skomplikowanego niż zrobić dwa prostokąty, zszyć je na ramieniu po bokach i dorobić ściągacze, trzy prawe, jedno lewe. Zaczynamy. To jest bluzeczka wykonana przez Renatę. Renata zainspirowała się tą gazetą Punto. Jest to gazeta Punto numer 67, dedykowana do włóczki Paradise. Tak wygląda okładka tej gazety. I od razu na okładce możecie popatrzeć na ten wzór. To jest wzór oczek spuszczanych i tu jest wykorzystane w szalu. Tutaj też w samej gazetce jest kilka innych bardzo interesujących projektów, na przykład szydełkowa chusta, ale dziś nie o tym. Ten oto szal okładkowy tutaj, zerknijcie, wygląda w ten sposób. I tym samym wzorem wykonana jest bluzka, którą Renata się zainspirowała. Jak widzicie, na model, który był inspiracją, wygląda inaczej, ma dłuższe rękawy, jest szerszy, dłuższy i w ogóle w każdą stronę jest go więcej, ale w gazetach i w ogóle w życiu dziewiarki to jest piękne, że zawsze można sobie zinterpretować na swój sposób, inspirując się kawałkiem i robiąc własną wersję. Popatrzmy na wykrój tutaj przód i tył, wygląda tak samo, to jest to, co jest w gazecie. Ale oczywiście Renia zrobiła rzecz po pierwsze węższą na najmniejszy rozmiar, czyli SM. Według autora wzoru należy nabrać 168 oczek. Więc tutaj, gdy chciałybyście dokładnie taki model wykonać, to należy mieć 5 motków włóczki Paradise, bo to jest, widzicie, szerokie 87 cm na ten rozmiar M. To jest dużo, dużo dzianiny i ona nam się przy łokciach kończy. I wtedy dorabiamy rękawy, które są tylko prostokątami. Tutaj widzicie prostokąt. Skupiamy się. Mamy dwa motki włóczki Paradise, jeden motek włóczki lino i dziergamy z tego bluzeczkę. Renia nabrała na druty numer 4 128 oczek. To jest informacja od Renaty. Ja się tutaj skupię w programie, który dla Was kręcimy, na tym wykonaniu oczek spuszczanych. Zobaczcie, to wygląda, pięknie wygląda w samej bluzeczce. Ja to położę na białym tle, żebyście mogły popatrzeć. Włóczka Paradise jest włóczką stworzoną do oczek, które najpierw dziergamy, a potem spuszczamy. Czyli można powiedzieć, że to jest też tak prute, ponieważ niteczka leci nam do najbliższego nabrania oczek. No i teraz mój film skupi się na tym, jak wykonać tę oto rzecz. Wracamy do schematu, wracamy do drutów i włóczki. Popatrzcie na schemat. Ma być podzielny przez 8. Tutaj widzimy po tej ósemce, widzimy też oczka, więc wiemy, że musimy nabrać taką liczbę oczek, żeby było po pierwsze podzielne przez 8, ale po raporcie mamy jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, mamy jeszcze 6 oczek. Czyli ilość nabranych przez nas oczek musi być podzielna przez 8 plus 6 i zauważcie, nie ma oczek brzegowych, więc jeżeli chcemy zrobić coś na płasko, musi być oczko brzegowe, więc tutaj należy mieć 8 plus 6 plus 2 oczka brzegowe. I ja tutaj właśnie
taką próbkę wykonałam. Ona jest nieprana, jest mocno robocza i ja tutaj na ekranie wykonam teraz te pierwsze rzędy, byście nauczyły się pracować z tym wzorem i z tym, co nam tutaj instrukcja mówi. Wykonałam jeden rząd oczek, jedno żeberko ściegu francuskiego po to, żeby mi oddzieliło. Czyli tak, patrzymy sobie na to, ale skupiamy się teraz na rzędzie pierwszym i rząd pierwszy jest taki. Oczko brzegowe. Następnie powinniśmy wykonać dwa oczka skrzyżowane. Ja takie krzyżowanie oczek wykonuję tak, że najpierw dziergam oczko drugie. Tutaj trzeba odpowiednio chwycić to. O, jest. A później oczko pierwsze. To jest taki warkoczek, który też możecie zrobić po prostu jak warkoczyki zazwyczaj dziergacie. Teraz mamy w przepisie jedno przeciągnięcie. Tutaj jest akurat dwa oczka razem na prawo. Ok, czyli dwa oczka razem na prawo. Ja czytam instrukcję. Następnie mamy narzut. Mamy warkoczek, czyli najpierw drugie oczko i później pierwsze oczko. Mamy dwa oczka prawe. Mamy warkoczek, czyli najpierw drugie oczko, potem pierwsze oczko. Dwa oczka razem na prawo. Narzut. Warkoczek, czyli najpierw drugie. Czasami to się nie uda od razu tak go ładnie chwycić. Potem pierwsze i oczko brzegowe. Rzędy powrotne, czyli rzędy parzyste, przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutów. Czyli tutaj w tym wypadku będzie to wszystko na lewo. Pierwsze oczko przekładam i lecę. Lecę z robotą, z drugim rzędem roboczym. To przekładanie tych warkoczyków bardzo szybko nabędziecie tej umiejętności. Ważne jest, by dobrze chwycić to drugie oczko. Bo tu będzie mnóstwo chwil do treningu, bo to dużo jest przekładania tych oczek, więc po takiej bluzeczce na pewno będziecie potrafiły to zrobić. Czyli tak, rząd trzeci jest rzędem, którym wykonujemy następująco. Warkoczek, czyli najpierw drugie oczko, tutaj nic nie ściągam, tylko ciągnę tę pętelkę, a potem pierwsze i dopiero wtedy przekładam ten warkoczek jako gotowy. Następnie mamy dwa prawe, mamy warkoczek, czyli najpierw drugie od tyłu, potem pierwsze. Tutaj mamy dwa prawe, tutaj mamy warkoczek, mamy dwa prawe i warkoczek. Jak widzimy, jak widzicie po tym trzecim rzędzie roboczym, ten trzeci rząd to jest właściwie tylko prawe i warkoczyki wykonujemy. Tu jeszcze nic nie widać będzie, więc odwracam robótkę. Rząd numer 4. Wszystkie oczka tak jak schodzą z drutów, czyli w tym wypadku na lewo. To jest rząd numer 4. To spuszczanie oczek można wykonać na wiele pięter. Ja to nazywam piętra, bo wtedy nam jedna wystająca nitka to jest jedno piętro. O tak można to zobrazować sobie. Odwracam. Rząd numer 5, zerkamy tutaj, zobaczcie. Rząd numer 5 równa się rzędowi numer 3. I to właściwie nic się nie zmienia, do rzędu numer 15. Tu wszystko jest to samo. Czyli to samo, czyli co robimy? Warkoczyk. Najpierw drugie oczko. Ciągnę sobie pętelkę, nic nie zdejmuję. I pierwsze oczko. Od tyłu to robię. Mam tutaj warkoczyk. Dwa prawe. Warkoczyk. Dwa prawe. Warkoczyk. Tutaj miałam nitkę lino, która była ze sprutej robótki i tu mi się chwilowo coś... O, już jest. Już jest ok, prawie że. Muszę to jednak rozplątać do końca, bo taka rzecz będzie mi się później
No, przesuwała. Problem nie będzie rozwiązany, tylko przesunięty w czasie. Idziemy dalej. Tutaj miałam warkoczek, dwa prawe warkoczek, czyli najpierw drugie oczko ciągnę sobie, później pierwsze oczko. To było od tyłu, to drugie oczko biorę od tyłu. Sprawa na chwilę obecną wygląda w ten sposób. No, niewiele widać, prawda? Więc muszę do tych rzędów, kiedy robię warkoczek i dwa prawe, muszę wykonać troszkę. Tutaj mamy rząd powrotny, czyli wszystkie oczka na lewo. Przerabiamy to sobie do końca. To jest w takim wzorze bardzo ładnie wyglądają włóczki, które są grubsze. Nie są takie zwykłe, cienkie bawełny. Po pierwsze grubsze, a po drugie posiadające fantazyjną strukturę. Tutaj mamy strukturę tasiemki w lino. Paradise jest w ogóle bardzo fantazyjne. Myślę, że arcy wyglądałoby równie fajnie. No i jest to rząd, którym wykonujemy warkoczek, czyli tak, warkoczek, drugie biorę jako to pierwsze, nie spuszczam tutaj nic z drutów i przerabiam to pierwsze i dopiero wtedy całość ściągam z drutów. Dwa prawe, następnie tutaj mamy drugie warkoczek, czyli drugie najpierw, później pierwsze, dwa prawe, warkoczek, czyli najpierw drugie, potem pierwsze, dwa prawe i warkoczek. Myślę, że to już będzie ostatni ten rząd, w którym Wam pokazuję, bo to już, no, tu się nic nie zmienia. Ta dziura, którą tutaj sobie później stworzymy, od nas zależy, na ile ona będzie tych nitek. No i właśnie to są takie kluczowe, trzy kluczowe momenty są w tym wzorze. To jest rząd powrotny, nic się nie zmienia, wszystko przerabiamy na lewo. Są trzy kluczowe momenty. Po pierwsze, nabranie oczek, żeby to była właściwa ilość tych oczek i żeby było wzór dobrze się układał na tej ilości. To już Wam powiedziałam, podzielę przez 8 plus 6 plus 2 oczka brzegowe. No i teraz zakładamy, to nie jest ten rząd, który tu jest we wzorze, bo to się dzieje w rzędzie 17, ale zasadę, którą Wam chcę pokazać, nieważne w którym miejscu ją wykonamy, stan na teraz wygląda tak, popatrzcie, tak oto wygląda. I teraz zakładamy, że ten mój rząd to jest numer 17 i ja teraz będę robiła takie rzeczy. Odkładam, tutaj przesuwam, tak, oczko brzegowe. Warkoczyk przez całą robótkę zostaje warkoczykiem. Czyli najpierw drugie oczko od tyłu, oczywiście odpowiednio je chwycić, potem pierwsze oczko i ściągamy, jedno oczko przerabiamy, tutaj robiłyśmy dwa prawe, teraz jedno przerabiamy i teraz to jest to miejsce, które we wzorze jest tą długą strzałką. Spuszczamy to oczko, uwaga, zobaczcie, co ja teraz zrobię. Spuszczam i to mi się pruje do tego miejsca, gdzie był zrobiony narzut. Zostało sprute z tej jednej nitki. I nie mogę teraz przerobić tak o, w ten sposób, ponieważ ubyłoby mi jednego oczka. Więc teraz z tej nitki, którą tutaj mam, zakręcam ją sobie dookoła i wykonuję oczko prawe. Jeszcze raz wykonam. Zobaczcie, sprułam oczko. Spuściłam jedno oczko i ono się spruło do tego narzutu, tutaj do tego jednego miejsca. Widzicie tu, gdzie palec wyjęłam. I teraz, żeby mieć stałą ilość oczek, muszę z tej jednej nitki tutaj, z tej pętelki, zakręcić ją sobie na drucie. Biorę nitkę, zakręcam ją sobie na drucie i nakładam na oczko, na druty, jako oczko, widzicie? Po prostu mam nitkę, zakręcam i jest jako oczko, które przerabiam jako oczko prawe. Jest. Mam oczko prawe.
Tak oto to wygląda. Za chwilkę, jak dojdę do końca rzędu, pokażę Wam całość, jak to się prezentuje. I teraz uwaga, jak mówiłam, warkoczyk zawsze zostaje warkoczykiem, więc go po prostu biorę i przerabiam tak, jak przerabiałam, czyli najpierw drugie oczko, nic nie ściągam, mam pętelkę na drucie, przerabiam pierwsze oczko i dopiero całość ściągam z lewego druta. A w tym momencie wykonuję dwa oczka razem na prawo. Zobaczcie, bo teraz jest to miejsce, gdzie tutaj zamkniemy te oczka, tutaj dziura powstała, a tutaj będę musiała nad dziurą pracować, więc żeby nad nią pracować, muszę zrobić dwa oczka razem na prawo i narzut, i warkoczyk. Warkoczyk, ciach i ciach, warkoczyk jest. Tak, teraz mam jedno prawe i tutaj to samo następuje, zobaczcie, biorę nitkę, biorę oczko, to jest cudowny moment, i robię tak, spuszczam je i to mi się pięknie pruje. Spruło się, tak się spruło skutecznie. Tutaj z nitki pomiędzy tymi oczkami prawymi wyciągam pętlę i wyrabiam jedno oczko prawe. A tutaj mam warkoczyk, czyli warkoczyk przez całą dzianinę zostaje warkoczykiem. I tutaj mam oczko prawe. To jest ten strategiczny rząd, w którym spuszczamy oczka. Spuszczamy jedno oczko i ono nam się pięknie spruje do momentu narzutu. I to my decydujemy, na jak długim fragmencie chcemy mieć te oczka. To może być tylko na cztery rzędy, to nie musi być na tych rzędów. Tutaj mamy w pierwszym strategicznie, a później w 17. Czyli to jest w sumie 16 rzędów, kiedy wykonujemy, można powiedzieć tak jak oczka schodzą z drutów. A tutaj jest rząd powrotny. I ten rząd powrotny to są oczka lewe. A w tym następnym rzędzie kontynuujemy pracę. Zobaczcie, teraz jak już powróciłam z tym rzędem, to tak, fragmenty sprute, spuszczone i sprute wyglądają tak. Tutaj jest warkoczyk. Warkoczyk trzyma to całe towarzystwo w ryzach. To też jest według mnie taka rola tego warkoczyka. Warkoczyk, tutaj było dwa prawe razem, narzut, warkoczyk. Dwa prawe po prostu przerobione, warkoczyk. Dwa prawe razem, narzut, warkoczyk, oczko brzegowe. Teraz jest ten rząd, w którym będziemy tworzyć ten podwaliny pod sprucie, tutaj gdzie było gładko, więc lecę z fragmentem dalej, żeby spruć w innym miejscu, może na innej ilości rzędów, żebyście zobaczyły różnicę. Tutaj teraz to są po prostu dwa prawe, warkoczyk, to się bardzo szybko chwyci, o co chodzi w tym wzorze. To nie jest skomplikowany wzór, tylko trzeba sobie tak to ułożyć w głowie, no i to, że to się będzie pruło, to jest fajne uczucie, bo konstruktywnie prujemy. Teraz jest dwa prawe, to jest ta sekcja tutaj, w której będą wykonywane oczka spuszczane i sprute. Najpierw spuścimy, a potem sprujemy je. Warkoczek, dwa prawe i warkoczek. Fragmenty prute, one się mijają, więc widzicie wtedy sens tych dwóch oczek prawych. Tutaj było zupełnie gładko, po to, by było tutaj fragment, z czego spruć. Rząd powrotny, czyli wszystkie oczka tak, jak schodzą z drutów. Lecimy z tematem. No parę rzędów muszę wykonać, żeby było co pruć. To nie może być, nie mogą być dwa rzędy wykonane, ponieważ wtedy by tylko jedna niteczka tak smętnie sobie wisiała. A to jak jest ileś tych oczek, to widać poważny zamysł artysty, prawda? No i wiemy, że po prostu tworzymy tutaj warkoczyk, czyli najpierw drugie oczko
Zawsze mam największy problem z tym rozpoczęciem. O, jest drugie i pierwsze. Dwa prawe. Warkoczyk. Warkoczyk. Dwa prawe. Warkoczyk. Dwa prawe. Warkoczyk będzie, czyli najpierw drugie od tyłu. Wyciągam pętelkę, wyciągam oczko, ale jeszcze nic nie ściągam z drutów. Pierwsze. Teraz ściągam. Oczko brzegowe. Odwracam robótkę. I myślę, że to będzie ten etap, kiedy Wam po prostu ten fragment spruję, żebyście zobaczyły, że o to chodzi. I później z powrotem wracamy do rzędu pierwszego roboczego, czyli miejsca prute się mijają. I pamiętamy o tym, że w miejscu, gdzie oczko spuszczamy i prujemy, należy z tej pętelki wyciągnąć oczko, bo gdybyśmy tego nie zrobiły, to w rozrachunku oczek na drucie za chwilkę by nam tych oczek zabrakło. Nie byłoby z czego robić tych fragmentów prutych. No i to będzie ten rząd, w którym wykonam prucie oczka. To jest tak, warkoczyk wykonałam. Tutaj muszę się odnaleźć. To tutaj, tak, tutaj było pruto, czyli to będzie to miejsce, w którym będziemy wykonywać dwa oczka razem na prawo, narzut, warkoczyk. Tak, i to jest tutaj, gdzie jest prute, czyli przerabiam jedno oczko, a tutaj spuszczam, to jest ten moment, uwaga, zobaczcie, spuszczam oczko. I to się pięknie mi tutaj pruje. Z nitki, tej, która jest najwyżej, wyciągam pętelkę, plączę ją na drucie i przerabiam na prawo. Warkoczyk jest. A tutaj wykonuję dwa oczka razem na prawo i narzut i warkoczyk. Tak? I oczko prawe. Przerobię ostatni rząd roboczy, tak jak oczka schodzą z drutów. I teraz ocenimy, co mi tu wyszło. Przy ocenie pamiętajcie, że jeżeli próbka jest niewyprana, ona zazwyczaj nie wygląda, jeszcze nie wykazuje, że tak powiem, urody wzoru, bo są nitki nieułożone. No tak zawsze oceniamy robótkę po wypraniu i wyschnięciu. Niby oczywiste, a takie najprostsze rozwiązanie to czasami gdzieś umyka. No i uwaga, taka położona sobie próbka wygląda w ten sposób. I jeżeli tutaj tę robótkę wypierzemy, ułożymy, ona się ułoży i wyprostuje, to tutaj te fragmenty z tymi oczkami, te nitki się wyrównają po pierwsze, no bo one teraz są w nierównym naciągu, i po prostu widać, jakby gdzieś jakieś coś wygryzło nam dziury. Ale powiedzcie, czy we włóczce Paradise, którą Renia wykonała, czy to wygląda, jakby wygryzły dziury? Absolutnie nie. Ponieważ jak już będzie wyprane, ułożone i w całości, to wtedy mówimy, rany jakie piękne. No bo właśnie bluzeczka Renaty taka jest. Rany jaka piękna. Popatrzcie teraz na nią w całości. Ona wygląda w ten sposób. Popatrzcie teraz na wzór. Wzór wygląda w ten sposób. Dwa prawe tutaj, warkoczyki tutaj, spuszczane oczka. Renia wykonywała taką ilość, jaka była potrzebna, czyli w rzędzie pierwszym i 17 wykonywała zmianę kierunku, czyli albo tu, albo tu. Czyli tak jak było w schemacie, schemat wygląda w ten oto sposób. Pochodzi on z gazety Punto, numer 67, dedykowany do włóczki Paradise, wydawnictwa Lankiams. To jest to, co chciałam Wam dzisiaj w programie przekazać, czyli jak wykonać prostą bluzkę z prostokątów w wzór oczek spuszczanych, no a potem prutych. Prutych pod kontrolą.
Dajcie znać w komentarzach, czy podejmiecie się, czy Wam się wzór spodobał. Oczywiście subskrypcja kanału, łapka w górę, bycie zadziwiarką, to codzienność. I do tego Was zapraszamy. Wszystkiego dobrego i do następnego razu. Pa, pa!